I tak króciutko chciałbym powiedzieć swoje świadectwo, dlaczego tutaj przychodzę, dlaczego biorę udział, gramy, śpiewamy, opowiadamy świadectwa, opowiadamy o wielkim Bogu, który znalazł nas, który podał nam swoją dłoń, który przemienił nasze życie i chcemy to czynić, ponieważ dla mnie to jest wielki przywilej i wielka radość, że mogę powiedzieć o tym, co się wydarzyło w moim życiu. 10 lat temu nie było nadziei. Byłem pijakiem, piłem, rozpustne życie prowadziłem i myślałem, że jestem królem życia, bo robię wszystko, co mi strzeli do głowy, nie mam żadnych ograniczeń. Ale wiecie co? Bardzo szybko, po kilku latach okazało się, że tak naprawdę wszystko zmierza w złym kierunku, że tak naprawdę żyję tak jak mój ojciec, a nigdy nie chciałem tak żyć, ale nie wiem. Po prostu wszystko wymknęło się spod kontroli. Alkohol, imprezy, przyszła depresja, przyszły myśli samobójcze i postanowiłem popełnić samobójstwo. To była już kwestia czasu, ale przypomniałem sobie, że widziałem kiedyś takich ludzi na ulicy, w kościołach, którzy mówili, że mieli totalnie rozbite życie, rozwalone życie i przyszli do Jezusa i Jezus poskładał ich życie. I Jezus uwolnił ich od nałogów, dał im pokój, dał im radość, poskładał rozbite rodziny i ja tam, mając 35 lat, mieszkałem wtedy w Hiszpanii, gdy życie rzuciło mnie na kolana, zacząłem wołać do Boga i mówiłem: Boże, jestem gotów, pierwszy raz w życiu, bez zadawania pytań, wejdź do mojego życia, chciałbym przeżyć taki cud, jestem gotowy. I on przyszedł przez kilka tygodni. Boże, jaki ja głupi jestem, co ja zrobiłem ze swojego życia? Co ja zrobiłem ze swojego życia? I on przyszedł. Stało się coś w moim sercu. Nie mogłem pić, nie mogłem się upić i wiedziałem, że to jest odpowiedź na modlitwę. I poszedłem za ciosem. Zacząłem poznawać mojego Boga, zacząłem zgłębiać Pismo Święte, poszedłem do kościoła, zacząłem chodzić do kościoła, zacząłem spotykać się z ludźmi, którzy kochają Boga, którzy mnie dalej poprowadzili w mojej wierze, w moim poznawaniu Boga. I kochani, mogę powiedzieć, od 10 lat jestem trzeźwym człowiekiem, mam fajny dom, wspaniałą żonę, z którą razem się modlimy, z którą razem służymy Bogu i dlatego wychodzę, by powiedzieć, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, by powiedzieć, że Jezus zbawia, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Kochani, tak na koniec taką krótką historyjkę z Biblii wam opowiem. Oto Jezus płynie przez jezioro Genezaret, przez jezioro Galilejskie z uczniami. Pan Jezus drzemnął się, zrywa się burza, wicher, duże fale i przybiega jeden z apostołów i mówi: Mistrzu, czy nie obchodzi Ciebie, że giniemy? Jezus wstaje, zgromił burzę, burza się ucieszyła. Kochani, nad tym pytaniem chciałbym tak przez chwileczkę się zastanowić i chciałbym wam odpowiedzieć na to pytanie. Jeden z apostołów pyta się Jezusa: czy nie obchodzi Ciebie, że giniemy? Kochani, chciałbym wam powiedzieć, że Boga obchodzi Twoje życie. Chciałbym Ci powiedzieć, że Boga obchodzi Twoje życie. Że Bóg ma plan dla Twojego życia. Że Bóg pragnie, byś swoją wieczność spędził z Nim. Dlatego była Golgota, dlatego był krzyż, dlatego święta krew Jezusa wylała się na tym krzyżu. Byś Ty mógł otrzymać dzisiaj z łaski przebaczenie grzechów. By Duch Święty mógł wejść do Twojego życia. Boga obchodzi Twoje życie, dlatego przygotował wspaniały pokój i On powiedział: daję wam pokój takiego, jakiego świat dać nie może. Boga obchodzi Twoje życie i On powiedział: moją wolą jest, by moja radość była w was. Boga obchodzi Twoje życie i dlatego On przygotował wolność od grzechu, by diabeł nie musiał się pastwić nad Tobą, by diabeł nie musiał się pastwić nad Twoją rodziną, by diabeł nie musiał się pastwić nad Twoimi dziećmi. Bóg przygotował wolność, bo Jego obchodzi Twoje życie i On chce widzieć Ciebie, jak masz pokój w sercu, jak masz radość na swoich ustach, jak Twój dom jest oazą miłości, jak w Twoim domu rządzi Boży porządek. Bóg chce to widzieć i On to wszystko przygotował dla mnie i dla Ciebie i dla każdego z nas. Ale nie wystarczy nominalna wiara. Nie wystarczy, że wierzysz w Boga. Nie wystarczy, że wiesz, że On urodził się w Betlejem. Jezus z Nazaretu, gdzie usługiwał, gdzie chodził. Musisz osobiście otworzyć swoje serce dla Jezusa Chrystusa. Boże Słowo mówi, bo jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i w swoim sercu wierzysz, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Ja wam powiem, jak dla mnie zwiastowali Ewangelię. Dla mnie człowiek, który zwiastował Ewangelię, powiedział: jeśli
ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, to znaczy, że wejdziesz pod autorytet Jezusa, to znaczy, że pozwolisz, by On Ciebie prowadził przez życie, to znaczy, że będziesz pokutował ze swoich grzechów, to znaczy, że będziesz zważał na to, co Bóg do Ciebie mówi, to wtedy zbawienie stanie się Twoim udziałem, nowe życie stanie się Twoim udziałem, błogosławieństwo stanie się Twoim udziałem, moc Ducha Świętego stanie się Twoim udziałem i to jest z łaski dla odważnych i to jest z łaski dla desperatów, dla tych, którzy podają swoją dłoń dla Jezusa Chrystusa, podadzą swoją dłoń dla Jezusa Chrystusa. On Ciebie nie zawiedzie, On Ciebie poprowadzi, On uchwyci Twoją dłoń, On nigdy Ciebie nie zostawi. On będzie z Tobą na chwile złe i na chwile dobre, a w złych chwilach, w kłopotach i problemach, On będzie Ciebie niósł, jeśli nie będziesz dał rady iść. Taki jest Jezus, taka jest Ewangelia. Zbawienie jest z łaski, przebaczenie z grzechów jest z łaski, oczyszczenie, uświęcenie jest z łaski. Niech dobry Bóg Ci błogosławi, zastanów się nad swoim życiem. Czy przypadkiem nie brakuje Ci Boga na tronie Twojego życia? Czy przypadkiem Jezus Chrystus nie jest taką osobą na dodatek, piąte koło wozu, czy ono jest, czy nie ma i tak ten wóz jedzie. Ja Ci powiem, niech Jezus będzie w centrum Twojego życia. Niech Jezus będzie Panem. Niech Jezus będzie tym, który mówi Ci, jak żyć. Niech Jezus będzie tym, który doradza Ci, co masz robić, by bardziej kochać dzieci, by bardziej kochać żonę. Niech Jezus będzie Twoim pasterzem, a Ty bądź tą owieczką w Jego stadzie. Niech Bóg Wam błogosławi. Amen.